Jesteśmy tuż przed Waszym powrotem na turniej kwalifikacyjny do Tokio. Zachęć proszę kibiców, nie tylko polskich, do tego, żeby kibicowali. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich naszych kibiców do zatrzymania kciuków gorącego kibicowania przed telewizorami, jak i pewnie nielicznych kibiców, którzy będą też z nami w Tokio, bo zawsze z nami jesteście. Także trzymajcie kciuki i my damy z siebie wszystko, żeby wrócić z tą kwalifikacją. Także mimo tych wczesnych pór rozgrywanych meczów w Polsce, mam nadzieję, że będziecie z nami. Kto będzie Waszym największym rywalem? Nieobliczalny Egipt, czy może równie egzotyczna Kanada, a może Francuzi? No, myślę, że największym rywalem będziemy sami dla siebie. No, mam nadzieję, że jeżeli sami siebie pokonamy, to powinno być dobrze, ale tak na poważnie to na pewno reprezentacja Francji. Myślę, że Iran również będzie groźny pod sterami nowego trenera. No, ale czy tam wszystkie drużyny trzeba uważać i wszystkim widać 100%, żeby wygrać. To jak bardzo uzbrojona reprezentacja Polski jedzie do Japonii? No, jedzie uzbrojona po zęby i wszystko, co mamy najlepsze, bierzemy ze sobą, także jeszcze mamy chwilę czasu, żeby potrenować na miejscu. Zdrowotnie wszyscy chyba też będziemy pozbierani na tyle, żeby dać z siebie 100% i zobaczymy, co wyjdzie od 18. Nie, 28 maja? Dobra, to się zapomniało. Dziękuję.